Znajdujemy się w szpitalu wojewódzkim, specjalistycznym szpitalu wojewódzkim imienia Świętej Jadwigi przy ulicy Wodociągowej 4, gdzie usytuowane jest Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum Zdrowia Psychicznego powstało mniej więcej 3 lata temu i jest dedykowane dorosłym, pełnoletnim mieszkańcom miasta Opola. Pierwszym miejscem kontaktu w centrum jest właśnie punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, którym kieruję. Tutaj może przyjść każdy dorosły pacjent ze swoim problemem, jeśli chodzi oczywiście o zdrowie psychiczne. Dajemy mu możliwość kontaktu z psychologiem, ale nie tylko, bowiem zatrudniamy również radcę prawnego, pracownika socjalnego oraz asystenta zdrowienia. I to jest taka nowość, bo asystent zdrowienia jest to osoba, która sama doświadczyła kryzysu psychicznego, natomiast po odpowiednim przeszkoleniu, zdobyciu kwalifikacji pomaga, wspiera ludzi chorych. I właśnie znajdujemy się też mniej więcej w tym gabinecie, gdzie asystent zdrowienia rozmawia ze swoimi pacjentami. To powiedzmy teraz o samym centrum, zarówno o zasobach ludzkich, jeśli chodzi o kadrę i możliwości, bo mówiła już Pani między innymi o tym pomieszczeniu, czym dysponuje w tej chwili ośrodek, no i oczywiście ilu pacjentów tutaj trafia, czy w kategorii dziennej, czy też miesięcznej. Centrum Zdrowia Psychicznego to nie tylko punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, ale w skład centrum wchodzi izba przyjęć, poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny psychiatrii i oddział psychiatrii B. I to jest jakby całe Centrum Zdrowia Psychicznego. Natomiast na oddziale B dysponujemy 35 łóżkami, natomiast pacjentów samych na pewno jest zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o sam punkt, w punkcie pracuje 2 psychologów, 1 pracownik socjalny, 1 pani radca prawny i asystent zdrowienia. Chciałbym jeszcze o tych asystentach zdrowienia powiedzieć, bo jest ich zatrudnionych 3 w samym centrum. Jeden jest na oddziale, jeden tu w punkcie. Ale jest też asystent środowiskowy, który jeździ do domu i pomaga pacjentom robić zakupy czy w drobnych pomocach, pracach takich domowych. Jeśli chodzi zaś o wyposażenie same, mamy wyposażenie wspaniałe, jeśli chodzi o gabinety, tak, bo mamy i komputery, wszystko jest, że tak powiem, nowiutkie. Pacjentów jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałam wcześniej, do tego przyczynił się też COVID, między innymi. No teraz wojna za granicą, prawda, więc jakby to wszystko wiadomości, które słyszymy w telewizji czy z innych mediów społecznościowych, też przekładają się na to, że ludzie się zaczynają bać. I właśnie te lęki też powodują to, że tych pacjentów jest coraz więcej. W skali miesiąca, no może teraz w okresie tym letnim jest ich mniej, ale przychodzi ten okres jesienny, gdzie ta depresja włącza się u wielu, wielu ludzi. W związku z tym tych pacjentów tak miesięcznie do samych psychologów, tak, naszych 2, to jest takie około 100.